Walentynki to dla mnie dzień tak jak każdy inny cudowny dzień w roku. I jednocześnie akceptuję i szanuję tych, którzy traktują ten dzień wyjątkowo. A szczególnie kłaniam się nisko tym, dla których jest to tak jak dla mnie jeden z 365 dni miłości w roku. Życie pokazuje hipokryzję niektórych wyznawców tego jedynego dnia. Pary zawierają pokój, napięcia, konflikty, nieporozumienia, wszystko idzie w niepamięć na ten jeden dzień. Partnerzy z prezentami wracają do swoich partnerek i pokazują, jak bardzo je kochają. Wymawiają słodkie słowa, a najbardziej zatwardziałe serca stają się miękkie. Walentynka szuka swojej walentynki, aby lepiej leczyć chorobę swojego serca. Większość kochanków okłamuje się nawzajem i udają, że są szczęśliwi. Haczyk w tym całym zamieszaniu polega na tym, że walentynki rzucają światło na zakłamanie niektórych ludzi szykujących prezenty dla różnych odbiorców w tym samym czasie. Są aktorami w kilku związkach i czują się zobowiązani dać każdej prezent, aby pokazać swoją tak zwaną miłość i wypowiadają słodkie słowa w stylu: jesteś moją jedyną miłością, bez ciebie nie mogę żyć. Wiem to od moich klientek, które odkryły, że nie były jedynymi partnerkami swoich mężczyzn. Okej, 14 lutego. A co w pozostałe dni w roku? Jeśli pary muszą czekać na jeden dzień w roku, aby obdarować swoich bliskich prezentami, jak naprawdę wygląda przeciętny dzień w ich związku? Zostawmy to, już to wybór tych par. Mam nadzieję, że ciebie to nie dotyczy. Co by było jednak, gdybyś 14 lutego i każdego następnego dnia w roku skupiła się na okazywaniu miłości sobie? Jak by wyglądało twoje życie, gdybyś zamiast wybrać kogoś, sama wybrała siebie na swoją walentynkę i utrzymywała miłosny kontakt ze sobą przez cały rok? Pamiętając, że jesteś jedyną osobą, z którą na pewno spędzisz resztę życia. Jakby wyglądał każdy twój dzień, gdybyś ważne decyzje podejmowała z poziomu miłości? Niezależnie od tego, czy jesteś teraz w parze, czy jesteś sama, miłość własna jest niezbędna, aby tworzyć szczęśliwe życie. Jak można kochać kogoś innego, nie kochając siebie? Oto jest pytanie. Kiedy zaczynasz dawać sobie pozwolenie na kochanie siebie, cały twój świat się zmienia i przenosi cię na głębszy poziom, gdzie manifestujesz swoje intencje i tworzysz siebie. Jeśli czekałaś, aż ktoś pokocha ciebie na tyle, abyś mogła pokochać samą siebie, to moja droga, chcę ci powiedzieć, że nadszedł czas, abyś była tą osobą, której szukałaś. Kochanie siebie to ponowne połączenie się ze sobą. To poznanie siebie i zaakceptowanie siebie taką, jaka jesteś. Jest to również niezbędny krok w kierunku kochania innych. W rzeczywistości miłość jest jak maska tlenowa w samolocie. Zakładasz ją najpierw sobie, zanim zrobisz to innym. Bo jak możesz przyjąć miłość, nie mając dostępu do miłości własnej? Jeśli twoja osobista przestrzeń miłości jest zamknięta, to nic tam nie włożysz, ani nic z niej nie wyjmiesz. Miłość nie jest przemijającym uczuciem, które można ci odebrać. Ona jest w tobie cały czas. Miłość jest energią. Możesz okresowo nie mieć do niej dostępu. Jednak nikt ci jej nie zabierze, bo to ty ją tworzysz, to ty ją praktykujesz. Z tą miłością idziesz przez życie z otwartym sercem, pozwalając miłości swobodnie płynąć i docierać do innych. Lub z jakiegoś powodu zamykasz serce na praktykowanie miłości. Uczyń siebie swoim priorytetem. Wybierz siebie, postaw najpierw siebie w centrum uwagi. To moja częsta inspiracja dla moich klientek. Pokochanie siebie wymaga odwagi, zaangażowania, odpowiedzialności, dyscypliny i przekonania, że jesteś warta własnej miłości, troski i inwestycji w siebie. Miłość własna jest pierwotną prawdą, którą znaliśmy, kiedy przyszliśmy na ten świat. Język, z którym się urodziliśmy, którym już mówiliśmy, sposób, w jaki poruszaliśmy się przez życie,
zanim nauczyli nas, jak się bać. Miłość własna przekształca Ciebie z osoby, która została zraniona, skrzywdzona, odrzucona, zaniedbana lub wykorzystana w jakikolwiek sposób, w osobę, która jest wybrana, akceptowana, uzdrowiona, kochana i kompletna w każdej chwili. Miłość własna jest źródłem samego życia i daje moc tworzenia siebie i swojej rzeczywistości. Tu i teraz odejdź od tanich imitacji miłości. Zrezygnuj z wyrobów czekoladopodobnych i zacznij codziennie spotykać się ze sobą i kochać siebie. Miłość własna będzie dla Ciebie barometrem na to, co pozwalasz sobie w życiu. Będzie Twoją busolą, która poprowadzi Cię przez życie i wskaże Ci solidny grunt, na którym zbudujesz swój dom. Bez miłości własnej nie odzyskasz poczucia własnej wartości, zaufania do siebie, odwagi, które poprowadzą Cię do spełnionego życia, a wręcz przeciwnie, będziesz przyciągała i pozwalała na autodestrukcyjne sytuacje, relacje i okoliczności, które będą Cię osłabiać i przynosić cierpienie. Kiedy uczysz się kochać siebie, stajesz się odporna na złodziei energii i jesteś lepiej przygotowana do kochania i pomagania tym, którzy na Ciebie zasługują. Miłość własna nie pozwoli Cię skrzywdzić i oddać komukolwiek kontroli nad sobą. Miłość własna nie okłamie Cię i oszczędzi Ci kontaktu z kłamliwymi ludźmi. Miłość własna nie manipuluje, nie odrzuca, nie lekceważy, nie dezorientuje i nie traktuje źle. Miłość nie jest narcystyczna, uzależniająca, sadystyczna czy psychotyczna. Nie szuka własnej przyjemności kosztem czyjegoś bólu. Miłość własna sprawia, że czujesz się bezpieczna, ceniona i doceniona. Dba o Twoje fizyczne, psychiczne, emocjonalne i duchowe samopoczucie i pozwala Ci rozwijać się we wszystkich tych obszarach. Miłość tworzy zgodność słów z czynami, inspiruje i daje siłę. Miłość wspiera w marzeniach, misji i wizji. Miłość jest uzdrawiająca, miła, lojalna, otwarta i prawdziwa. Miłość sprawi, że będziesz sobą bardziej, a nie mniej. Obyś zakochała się w podróży polegającej na poznawaniu, ufaniu, uzdrawianiu i kochaniu siebie coraz głębiej każdego dnia, zanim zakochasz się w innym. Obyś umiała cieszyć się swoją samotnością i robić więcej miejsca na samotność bez poczucia osamotnienia lub zabijania świętej ciszy za pomocą broni masowego rozproszenia uwagi. Obyś zaprzyjaźniła się ze swoją intuicją i nauczyła się słuchać bicia swego serca pomimo wszechogarniającego hałasu. Obyś każdego następnego dnia poznawała, uzdrawiała, wzmacniała i inwestowała w siebie bez względu na trudności, jakie mogą się pojawiać. Obyś uwierzyła, że jesteś godna otrzymywania i otworzyła się na przyjmowanie dobra płynącego z poziomu miłości innych ludzi. Obyś zdała sobie sprawę, że jesteś tą osobą, na którą tak długo czekałaś i uwolnisz się od starej wersji siebie, która przestała Ci służyć. Wierzę, że odkryjesz, iż miłość jest powodem, dla którego jesteś tu na ziemi i że nic nie ma większego znaczenia ani mocy niż wyrażanie miłości poprzez siebie. Życzę Ci zatem szczęśliwego dnia miłości, dziś i codziennie przez cały rok. Gdziekolwiek jesteś w życiu i z kimkolwiek jesteś, mam nadzieję, że zdecydujesz się być w miłosnej, zaangażowanej, kreatywnej, satysfakcjonującej i rozwijającej się relacji ze sobą ponad wszystko i kogokolwiek innego. Medytacje i afirmacje są pomocne w praktykowaniu miłości własnej. Przygotowałem pakiet 2 medytacji i afirmacji. Napisz tak w komentarzu, to podeślę Ci link, abyś mogła je nabyć. Gdybyś potrzebowała wsparcia w drodze do miłości własnej, to zapraszam na sesję do mnie. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, to proszę skomentuj, polub i udostępnij. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie. Pozdrawiam, miłość w Tobie.